Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym już trzecim odcinku z The Walking Dead sezon drugi, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kontynuujmy, zobaczmy co tutaj się takiego dzieje. Zobaczmy, jestem ciekawy. Na razie sobie idziemy z tym ziomkiem, nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam. Idziemy chyba na ryby, zobaczyć, połowić ryby. Dokładnie. Głupiej suki. Dokładnie. Po drzwiach. Fajny most. How far are these fish traps? It ain't much further. Jak on się nazywa? Anyone teach you how to shoot? Yeah. By that I mean taught proper. Any idiot. Nie ze strzelby. Can shoot. Yeah, but not a rifle. Well, that makes sense. Less kick. This thing would probably knock you on your ass. No tak, to prawda. Nick was about your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13-point buck just standing there on the ridgeline. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle P. Please don't make me shoot it. Nic nie powiedziałem, nie wiedziałem co powiedzieć. Hey! Why didn't you wait? You want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me, and of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well I didn't know that. Właśnie, przeprosił mnie. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. No cóż. I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. You should tell him that. Dokładnie. Tak uważam. Ale zobaczcie kurde, jak dało mu to do myślenia. No, tam było napisane, że Pete to zapamięta, no nie? Okej. Jesus, Mary and Joseph. Pozabijani ludzie. Przynajmniej nie żyją, no nie? Przynajmniej się nie ruszają, wszyscy są porozwalani, ale to dokładnie głowy im porozwalali wszystkim, skoro oni się nie ruszają. To jest dość dziwne. No właśnie. Ci sami, co porwali Christy, znaczy porwali. Ci sami, co dopadli Christy, nie wiadomo, co się z nią stało tak naprawdę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Nie obchodzi mnie to, nikt nie mówi. To zły człowiek. Oni powiedzieli mi. Skubańce. A ja nie mam pistoletu przypadkiem? Nie, bo ja właśnie przecież już nie mam pistoletu, zapomniałem. Zgubiłem go, znaczy czy tam zostawiłem w plecaku? Nie mam pojęcia, ale nie mam pistoletu w każdym razie. Sprawdź. Tak, rękami dotknij. Było go szturchnąć, kurna. Through the head? Yep. Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. Mielizna. No dobra, zobaczmy mieliznę. Co tam jest? There are more out there. This was no rinky-dink pissing match. Oni po prostu napadli i zamordowali. To był mord. Jadka, no dobra. We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it. Może ktoś potrzebuje pomocy? We gotta get out of here now. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. Czy ma trochę racji, no na przykład jeśli ktoś tutaj przyjdzie i tak dalej. Ale w sumie raczej zombiaki tutaj nie przyjdą. Chociaż oni się kłócą, nie?
You gotta grow up, son. Whatever. Jeśli się kłócą, to krzyczą, tak? I zombiaki, jak wiadomo, ściąga hałas, więc... No tutaj może być akurat problem. Okej. No. You'll fit right in with this outfit. Look, just keep your head on straight. Okej. A ten żyje, ale jest zombiakiem, nie? Same deal. He's shot to pieces. No ale ten nie jest w głowę. No. Good. Ajdź. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Aha, czyli teraz mamy po prostu ich przeszukiwać. Dobra, no to przeszukajmy tego ziomka. Czy tutaj nie ma nikogo innego? Jedną opcję mamy. Dobra, no to spójrzmy na to ciało. Zobaczmy, co on, czy on żyje, czy nie żyje. Nasz plecak. A to skubańce. O, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Nasz plecak, ciekawe, czy co tam jest. Żyje. Okej. What happened to you? Mamy się dowiedzieć, co się stało. Co z tego, że to jest nasz plecak? Wiemy o tym i on też o tym wie. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Please. Chcę wodę, tak? Pytanie, dać mu wody, czy nie dać mu wody? Myślę, że jednak dam mu wodę, no umiera, no gościu, niech coś ma od życia w tych ostatnich dniach. Poza tym może mi coś powie, na przykład. Jeśli mu dam wody, to może mi coś powiedzieć, nie? Zapisywanie, to niedobrze. O, oh, shit! Strzelił. Ugryzł go? Nie. Czy on go ugryzł? Nie. Dobra, już pamiętam ten moment. Musimy wybierać. Musimy wybierać, kogo mamy uratować. Nie, nie, ja... Chociaż on został chyba ugryziony. Fucking hell. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Tamten został ugryziony chyba. A ten został... cipą? Co ja mam zrobić? Nie mam pojęcia. Cholera jasna, no teoretycznie... Kurna, no tutaj jest jeszcze... Jeszcze gościu, jeszcze ma naboje, tak? Tutaj jest gościu, który jest frajerem i nie radzi sobie. A tam jest gościu, który możliwe, że został ugryziony. Nie wiem, czy on został ugryziony. Jest to pewne ryzyko. Wiecie co? Idę do niego. Idę do niego. Idę do niego. O shit, aha. Strzelba. Nie, to nie było mądre. Chyba. No wal go w głowę. A w rękę, sorry. Okej, okay, może być i w rękę. Okej. Okay. A tamten sobie radzi? Nie, na pewno sobie nie poradzi. Znaczy to jest ten. Jak ja oglądałem, to akurat ktoś wybrał Nika. Więc ja nie wiem. Niech on przeżyje, powiedzcie, że on przeżyje. On żyje. Ten teraz tam do niego leci, tak? Nie, uciekliśmy, czyli przeżyliśmy wszyscy. Zajebiście. Bo wiem, że jeśli wybierze się, wybrałoby się Nika. Bo wiem, bo oglądałem Multivolta, T-Volt wybrał Nika. Czy to jest koniec epizodu? Serio, to jest koniec epizodu? Serio? Someone's outside. A już wrzuciłem drugi odcinek, to nie może tak być niestety. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? Can't keep going. I figure we got about four,
and 5 more days to reach those mountains. We ain't here to zobaczyć. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Chyba zrobimy coś takiego, że to był taki bonusik, powiem wam, że tak, to był taki bonusik, 10-minutowy odcinek, taki ekstra. To nie jest pełnoprawny odcinek, który, bo zdecydowałem się na 2 30-minutowe odcinki w tygodniu, tak jak już wam mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. I tak, czyli to będzie po prostu taki sobie odcineczek 10-minutowy, taki sobie po prostu z dupy, a zaczniemy od nowego epizodu. Czyli to jest odcinek taki sobie ekstra i tyle. Więc dobra, did you try to save Krista? Czyli 83,8% ludzi stopped to help Krista, czyli zatrzymało się, żeby pomóc Kriście. Nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, innego wyboru. No nie wiem, no zawsze trzeba coś spróbować, żeby ratować swoich, tak? No, no tak, no tak. Did you kill the dog? No tutaj jest Mercy, dokładnie, tutaj jest Mercy. To się nazywa did you kill the dog? No... Też nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek zostawił tak kogoś, zwłaszcza, że ludzie tak mają, że do psów mają, do zwierząt w ogóle, zwłaszcza do psów i kotów, mają pewien taki, no trudno powiedzieć to, nazwać to sentymentem, ale na pewno jest coś takiego, że bardziej szkoda człowiekowi psa niż człowieka. To jest trochę straszne, ale taka jest prawda, taka jest po prostu prawda, że tak, tak po prostu jest, no i... No i nie wyobrażam sobie, żeby nie pomóc temu psu, zwłaszcza, że ten pies, no to był instynkt, tak? Pies nie jest człowiekiem, znaczy nie jest istotą rozumną. On po prostu robił to, co mu instynkt odpowiedział. Nie jadł od kilku dni pewnie. Zjadł sobie, nie wiem, nagle je sobie fasolkę, a ja mu to zabieram. No to wiadomo, atakuje, tak? Normalna rzecz, więc stwierdziłem, że ulituję się nad nim. Trust, zaufanie. Did you accept Nikki's apology? To jest trust, to jest zaufanie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, dlaczego to jest zaufanie, ale... Ale 87%, ponad 87% zaakceptowało przeprosiny Nika. I myślę, że to spoko. Że to spoko. No, fajnie, że w ogóle jestem w większości, wszędzie. No i dobra. Did you give water to the dying... To the dying man. 67,9% ludzi dało mu wodę. Tutaj nie zdziwiłbym się, gdybym był w mniejszości, ale jednak jestem w dość sporej większości i myślę, że to nie było nic dziwnego. No daje mu wodę, no. No daje mu wodę, no normalne, myślę, że normalne. Takie ludzkie, po prostu ludzkie zachowanie. Ktoś umiera, no damy mu wodę, tak? No prawda jest taka, że umiera, wody mamy mało, te sprawy. Chociaż rzeka jest, no z rzeki pić to tak średnio w tych czasach. Ale oni tam mają w kranie wodę, więc wydaje mi się, że akurat woda to nie jest jakiś specjalny problem. Więc spoko. I teraz heroics, no tutaj już problem. Do you save Nick or did you save Nick or Pete? I tutaj już jest problem, dlatego że tutaj było bardzo ciężka decyzja była. Ja sam nie wiedziałem, aż do samego końca musiałem sobie zapauzować, bo inaczej by obaj zginęli prawdopodobnie, jakbym nic nie zrobił. Wybrałem w końcu Pita. Nie wiem dlaczego, ale dobrze wyszło. Przeżyli obaj. No i dobra, więc kontynuujmy. To było na tyle w tym epizodzie, no nie? Więc strasznie, strasznie wam dziękuję za oglądanie. To jest taki... Taki odcineczek dodatkowy, 15 minut, nawet niecałe 13 minut. Tutaj nam się kończy epizod. Szkoda, że jednak zdecydowałem się na 40-minutowy poprzedni odcinek, bo w momencie, w którym zdecydowałbym się jednak na pół godziny, no to już by był kolejny odcinek, tak? Już byśmy mieli 20 parę minut. Dobra, ja to wyłączam, dlatego że zaraz mnie tutaj sklejmują za ten utwór, więc ja tutaj nie przestaję mówić i na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie lajka, jeśli chcecie więcej takich ekstra odcinków. I tak pewnie ich nie będzie, ale mam nadzieję, że wam się to podobało. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, w poniedziałek i dokładnie zaraz wam powiem, w poniedziałek i w środę odcinki z The Walking Dead. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!